Zapraszamy na spotkanie ze słynnym polskim kierowcą rajdowym, czterokrotnym mistrzem Polski, trzykrotnym mistrzem Europy i wicemistrzem świata w kategorii WRC2, Kajetanem Kajetanowiczem. 5, 4, 3, 2, 1. Go, 5 prawy szybki, 120 mocno schamuj, nie ciąć, 2 lewi średni. Mocno skamuj, szczyt 30, bardzo wąsko, 2 prawy, ciasny, późny, to 1 lewy, szybki, długi. Tam w ustronie. Ustroń jest dla mnie niesamowitym miejscem. Trudno opisać słowami, bo zazwyczaj się nad tym nie zastanawiam. Jest moim sakrum, z pewnością. Miejscem, do którego wracam nie tylko z wielką przyjemnością, bo to jest mało powiedziane. To jest moje miejsce na ziemi. Tutaj mieszkam od urodzenia. Tutaj mieszka moja rodzina, tutaj trenuję, tutaj się wychowałem. Tutaj robiłem głupie rzeczy, ale to miejsce doprowadziło mnie też w pewnym sensie do tego miejsca, w którym jestem w tej chwili. Uwaga, 4 lewy, późny średni, do wąsko przyciąć 5 prawy szczytem. Zaczynałem jeździć w rajdach, to nie doceniałem tego miejsca, nie doceniałem tych wartości, którym teraz poświęcam więcej czasu. Koronawirus spowodował, że więcej czasu spędzam z rodziną. Tak naprawdę poznałem znacznie lepiej przez te kilka tygodni swoją córkę. Nadrabiamy stracony czas. Stracony, nie stracony, zawsze życie to jest sztuka wyboru. I sztuką jest to wszystko pogodzić, życie prywatne i zawodowe. Kiedyś, wracając do Ustronia, nie myślałem o tym, że tu jest tak fajnie, to było takie naturalne. Z drugiej strony, wracając, już myślę o kolejnym rajdzie. W pewnym sensie jestem uzależniony od adrenaliny, od rajdów, od szybkiej jazdy, od rywalizacji. Lubię szybkie życie, natomiast doceniam bardzo też spokój, coraz bardziej go doceniam, bo to jest jednak bardzo ważne.
paradoksalnie, żebym mógł szybko jechać w rajdzie, gdzie muszę podejmować szybko decyzje w ciągu ułamka sekundy, w bardzo trudnych okolicznościach, przy wysokiej temperaturze. Wtedy serce bije mi nawet 180 uderzeń na minutę. Mamy 70 stopni w samochodzie nawet, 65-70, w zależności od rajdu. Ja muszę mieć komfort psychiczny i to wszystko się gdzieś tam zaczyna od właśnie ustronia, od rodziny. Od tego, że życie prywatne jest poukładane. Teraz mam więcej czasu na takie właściwe przygotowanie. Nawet odpaliłem symulator, który kupiłem 2 lata temu, a nie miałem czasu na nim jeździć. Przyznam, że nie sprawia mi to aż takiej ogromnej radości, ale widzę w tym potencjał i na pewno jest to dobra forma treningu. Więcej również trenuję, oczywiście poza samochodem. Wielu ludziom się wydaje, że to jest wsiąść do samochodu i jechać. Co w tym takiego trudnego? Natomiast żeby ścigać się o te ułamki sekund, to wtedy trzeba naprawdę się bardzo mocno przyłożyć. Podam przykład rajd Rzymu, jedna z rund mistrzostw Europy, gdzie walczyliśmy o mistrzostwa Europy. Pomiędzy pierwszym a drugim zawodnikiem różnica wynosiła 0,2 sekundy. Czyli 0,2 sekundy to mrugnięcie okiem. Ja byłem niestety drugim. Przegrałem 0,2 sekundy po 3 dniach ścigania się. To pokazuje, jak bardzo zacięta jest rywalizacja. Dlatego na przykład w tej chwili, kiedy nie mamy możliwości chodzenia na siłownię, na przykład trenuję w łazience. Mój trening to trening psychomotoryczny. To połączenie ćwiczeń ruchowych, koordynacyjnych z ćwiczeniami na koncentrację. Trening ogólnorozwojowy, ale także siłowy. Można powiedzieć, że taki kompleksowy. Ćwiczymy mięśnie głębokie. Wykonuję różne, czasami śmieszne, takie klaunowate, bym powiedział, cyrkowe ćwiczenia, jak żonglowanie piłeczkami. To może wyglądać zupełnie niepodobnie do treningu, który sobie wyobrażamy, jaki powinien przeprowadzać kierowca rajdowy, a jednak pomaga to w tak zwanym lepszym czuciu głębokim. Lepiej czuję samochód. Trening jest bardzo skomplikowany. Ja się cieszę, bo za każdym razem, kiedy udzielam wywiadu i o tym opowiadam, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie miałem 2 takich samych treningów, a trenuję kilka razy w tygodniu od wielu lat i to zasługa mojego kreatywnego, w zasadzie już teraz 2 moich kreatywnych trenerów. I dzięki temu, że w tej chwili nie mam rajdów, to kto powiedziałem, jakbym się z tego cieszył, ale muszę wyciągać jakieś plusy, mogę trenować w ustroniu. Będąc małym chłopcem i później kilkunastolatkiem, robiłem różne głupie rzeczy. Rajdy wyciągnęły mnie, można powiedzieć, pomimo tego, że moi rodzice byli fantastyczni, dawali mi dużo ciepła. Nie mieliśmy pieniędzy, żeby się od razu ścigać, bo rajdy jednak są kosztowne, ale poświęcali mi czas. W zasadzie niczego mi nie brakowało, a to jednak czegoś, co powoduje wystrzał adrenaliny. Nie zawsze to były rzeczy zgodne z prawem. I to, że zacząłem jeździć w rajdach, to, że dostrzegłem w rajdach samochodowych coś, co może to zastąpić i później zaczęło mnie jeszcze bardziej wciągać, w zasadzie mnie uratowało. I to był proces, to nie stało się jednego dnia, ale trwa do dzisiaj i w tej chwili nie wyobrażam sobie, że mógłbym robić coś innego. Jeden z najtrudniejszych wypadków, najcięższych, chociaż w mojej ocenie i tak łagodny, to podczas jednego z rajdów, jeszcze wtedy, kiedy ścigałem się w Mistrzostwach Polski pod Krakowem z Maćkiem Wisławskim, bardzo doświadczony pilot. Na szczęście nic poważnego nam się nie stało, ale samochód był zdemolowany, uderzyliśmy przodem, rolowaliśmy. A samochód był tak zniszczony, że podłoga była pofalowana nawet za moim siedzeniem. Takie rzeczy się zdarzają. Nie możemy ich w 100% uniknąć, ale jesteśmy w stanie na pewno starać się im zapobiegać. Oczywiście bywają chwile zwątpienia, na przykład wtedy, kiedy jesteś na innym kontynencie, na rajdzie,
logistyka, przygotowania, wielkie przygotowania. W ubiegłym roku mieliśmy taką sytuację podczas rajdu Argentyny, gdzie prowadząc w rajdzie uległa awarii część, która została wymieniona na nową dzień wcześniej, zaraz po testach. Te części przyleciały z Hanoweru specjalnie na ten rajd, ponieważ podejrzewaliśmy, że mogą być wadliwe. I ta część zawodzi, my musimy się wycofać z tego rajdu i z rajdu następnego, który miał odbyć się w Chile. To są trudne momenty, bo przygotowania trwały przez wiele miesięcy. I bańka pryska w ciągu ułamka sekundy. Oczywiście zmęczenie to jest też jeden z elementów, który ma wpływ na to, jakie masz myśli, ponieważ poświęcamy bardzo dużo energii. Mówię my, bo nie tylko ja i Maciek, mój pilot, ale także cały zespół, żeby być na szczycie. Jesteśmy czterokrotnymi mistrzami Polski, trzykrotnymi mistrzami Europy. W ubiegłym roku zajęliśmy drugie miejsce w Mistrzostwach Świata. To kosztuje bardzo dużo, nie mówię tylko o pieniądzach. Jesteśmy indywidualistami, więc niełatwymi ludźmi, ale kochamy swoje rodziny. Ja myślę, że dzięki rajdom jeszcze bardziej kocham życie. Każdy nawet krótki rajd, taki jak cieszyńska Barbórka, o której zaczynałem, może być trudny. Jak się okazało, moje początki były bardzo trudne. Przejechałem zaledwie kilka kilometrów tego rajdu, po czym czterokrotnie w żargonie rajdowym przeleciałem przez dach. Auto zdemolowałem. Nie miałem pieniędzy, żeby go odbudować. Przez następne pół roku walczyliśmy z tym samochodem. Doprowadziliśmy go do stanu jako takiego i rok później wygraliśmy ten sam rajd. Więc nawet krótkie rajdy mogą być trudne. Pomoc innemu zawodnikowi była bardzo spontaniczna i podjęliśmy decyzję w ciągu ułamka sekundy, że nieważna jest walka o zwycięstwo już w tym rajdzie, tylko ważne jest życie i pomoc naszym konkurentom. I to oczywiście było bardzo spontaniczne. I tu jakby nie ma co więcej komentować. Takie zachowania, jestem tego pewien na 100%, zakorzenili we mnie rodzice. I to jest bezwzględnie prawda. Nie jesteśmy w stanie tego sami złapać, jeżeli mamy zły przykład. Ja miałem tylko dobry przykład. Być może to, że zacząłem się interesować rajdami, trochę zaskoczyło mamę, ale myślę, że nie tatę, ponieważ powinien się czuć troszkę winny. Tata mnie zabrał na pierwszy rajd, który był organizowany tutaj w okolicy. To był rajd Wisły, to była runda Mistrzostw Polski. Rok później niestety nie mógł mnie zabrać na ten rajd. Musiał ryć działkę, ja byłem na tej działce z nim. Pamiętam, jak płakałem, słysząc te samochody, które jeździły gdzieś tutaj w okolicy. To są rzeczy, które spowodowały, że zaczęły te rajdy mocno we mnie kiełkować. Kiedyś jak wyjeżdżałem na rajd, to mama mówiła: Kajtusiu, tylko jedź powoli. Chodziło jej o to, żeby dojechać do mety, ale bezpiecznie. Cały Ustroń i okolice to jest moje życie. Jest kilka miejsc, które są bardzo bliskie mojemu sercu. Przede wszystkim osiedle Manhattan i bloki, a dokładnie jeden, w którym mieszkałem, w którym mieszkają do dzisiaj moi rodzice, tak zwany Brooklyn. Pamiętam, na 9 piętrze spotykaliśmy się z moimi kolegami, rysowaliśmy kluczami ściany, a to było akurat, zbiegło się z momentem, w którym miałem zdawać egzamin na prawo jazdy, znaczy w ogóle pójść na kurs. Tata powiedział: nie dostaniesz kasy, dopóki nie pomalujecie tego, co zniszczyliście. Musieliśmy pomalować cały korytarz, więc to była dla mnie duża motywacja. Jonek na Kępie. To jest takie miejsce, w którym przebywałem. Teraz jest tam coraz więcej ludzi, bo coraz więcej odkrywa to niesamowite miejsce. Mała Czantoria. Równica, na której trenowałem. Mówię na której, ale po drodze, która wjedzie na równicę. Jeździłem samochodem rajdowym wielokrotnie. Dzięki uprzejmości mieszkańców i urzędowi miasta.
Maćkiem Kotem mamy w sumie największy kontakt. Ja mam największy kontakt z nim, ze skoczków narciarskich. Pomimo tego, że ostatnio ścigałem się na symulatorze, co mogło zobaczyć sporo ludzi na żywo, z Jakubem Wolnym, który mieszka w Bielsku, czyli też nieopodal. Skoczkowie bardzo interesują się, i to jest dla mnie ciekawe, rajdami samochodowymi. Wielu z nich miało nawet samochody rajdowe czy zbliżone do rajdowych, takich, na bazie których są budowane profesjonalne rajdówki. Jest to w jakiś sposób wytłumaczone. Potrzebują również adrenaliny, wtedy kiedy nie skaczą. Adam jest fanem rajdów samochodowych między innymi. Miał dużą styczność z nimi, sam z nich startował. Ale zanim wystartował po raz pierwszy, usiadł na prawym fotelu mojej rajdówki. I to było, myślę, dla niego dosyć duże przeżycie. Przynajmniej tak to skomentował na mecie odcinka specjalnego. Nie mogę tego powtórzyć, co powiedział, ale faktycznie Adam jest wybitnym sportowcem. Niewątpliwie mamy do siebie wielki szacunek i bardzo go podziwiam jako sportowca, to co osiągnął w zasadzie w dwóch dyscyplinach, dwóch kompletnie różnych. Pokora, której uczą rajdy, jest bardzo ważna. Myślę, że to tak samo jest jak w życiu, więc to jest wielki poligon, rajdy samochodowe i duże odniesienie do życia. Niczego nie możesz być pewien, musisz być przygotowany na wszystko, jak najlepiej przygotowany i dać siebie wszystko, tak samo jak w życiu. Jarek Baran po raz kolejny zostają królami karowej.